będzie ci prezent z tatą. Tak? Buzi. Buzieczka. Wszystkiego najlepszego. No proszę. Wow! Co ty idziesz z tym prezentem? Chodź, idziemy otworzyć. Idziemy otworzyć sobie. Chodź sobie otworzyć, będziemy. Przyjechaliśmy, słuchajcie, na Panda Express. Bardzo dobre. Chodź, Nalcia. Tak, no to jest... Okej. Okay. Cieszysz się? Co to? Lubię. Też lubisz? To jest na birthday. No. Okej. Okay. Lubisz, nie? Twoje ulubione ciasteczka. Nalcia zgłupiała, słuchajcie. Co tam jeszcze masz? Co tam jeszcze masz, Nela? Co tam jest? Doktora masz? Tak, pokaż. Pokaż? Wow. I co, zadowolona? Nie ma. Jeszcze szukać. Zadowolona z prezentów? Podoba ci się? Takie prezenty? Na dzień dziecka? To chcesz otwierać? Okej, dobrze, to my otwieramy. Słuchajcie, jesteśmy, to jest ta moja porcja Panda Express. Orange chicken, veggie beef i orange chicken w zestawie. Zobaczcie, do tego jest. Mama ma trochę mniejsze, z jednym mięsem, bo ja mam z trzema mięsami. Mama ma z jednym mięsem orange chicken i kurczę, i makaron. Tak, i wróżby są, pokaż mama. Ciasteczka z wróżbami, słuchajcie, jak na filmach. I tutaj mamy wróżbę. Będziesz nadziana. Mamy taką wróżbę. Czekaj, to wy zobaczycie już. Nie, nie mogę. No to nie zobaczycie. Okay. Zawsze czekamy. My wcinamy. Słuchajcie, to jest wesoły autobus. Nalcia se stwierdziła, że mamy fotele z tyłu zrobić. Halo. Jak się cieszy. Halo. Masz pasy? Tak, są pasy. Mama, fotelik przekładamy? Tutaj. Później może przełożymy, ale zobaczmy. W sumie jedziemy dosłownie tutaj za zakręt. Jedziemy. To myślę, że frajda będzie miała ten kawałek. Tam, tu ruchu w ogóle nie ma. Zobaczcie, tam dwie, tu dwie i tam sześcioosobowe, tak jak mówię. Okej, jedziemy. Normalnie wesoły autobus. Odliczyć, ilu was tam jest? No, 10. No, to jedziemy. Słuchajcie, my jesteśmy na plaży. W końcu mamy ładną pogodę bezpłynną. Później idziemy tam z Nelką na ryby, na to molo. Nelko żwędkę tu ma Barbie, słuchajcie. Widzisz? Ja mam w swoim wałcie, ale na razie korzystamy ze słońca. Chciałem pokazać fajną bułeczkę. W środku jest szarpana wieprzowina w sosie barbecue. Fajna sprawa, za 2 dolce. W Walmartie było. A dziewczyny tam sobie dzisiaj. Widzimy fajną wypożyczalnię, takich widzicie? To nie kajak, nie wiem jak to się nazywa, ale z tyłu za nami jest taka wypożyczalnia. Muszę się zapytać, ile kosztuje na godzinę. Fajna sprawa. Do później, o, leci Nelka. Jak tam? Chcesz gryzka? Ślimak był. Ślimak był? W basenie ślimak był. W basenie? Tak. To jest ocean, wiesz? No. Słyszałem. A rekina nie było? Słuchajcie, siedzimy, Nelcie bawimy się wędką w ogóle. Słuchajcie, jak fajnie samolocik leci. Z reklamą jakąś. Hike. No. Bo pokażę wam, w co się bawimy z Nelką. Nelcia bierze wędkę, znaczy ja biorę wędkę. Nelcia, no, bierz rybkę. I robimy, że samo wiaderko się rusza, nie? No, weź, idź tam dalej. Nie za daleko, no idź jeszcze. Idź. Idź, jeszcze śmiało. No, mama, trzymaj kamerę. Okej. Okay. Nagraj wiaderko jeszcze. Dobra. Znaczy, samo się wiaderko rusza, nagle, na plaży. Jak to możliwe, tata? Nie wiem, Nelcia? A, to wyra! Ryba, wyra! Fajna jest ta wędka, później zobaczycie, jak będziemy łowić prawdziwe ryby. To ryby to! No, tak. To moja wyra! To jest moja. To jest Nelcie, ryba tata. Strażacy podjechali, zobaczcie co robią w dzieciaką frajdę taką.
Nie, to strażacy, to jest Orange County Sheriff, słuchajcie, Sheriff. Fajnie, nie? To Sheriff, to policja, raczek fajnie. Słuchajcie, my już jesteśmy po plaży, Nelcia tutaj stoimy. Stateczek przypłynął, czyli z 3 godziny byliśmy. Nelcia już wyciągnie, słuchajcie, bo idziemy w końcu na ryby. Nelka trzyma swoją wędkę. Nelcia już ma gotową. Słuchajcie, ciekawostka, to jest prawdziwa wędka Barbie, tylko ma końcówkę zabezpieczoną dla dzieci, ale zakładacie sobie normalnie końcówkę z haczykiem i możecie normalnie łapać. Ja wam zaraz pokażę. A tu moja, którą właśnie teraz będę rozpakowywał, bo chyba wezmę już taką gotową na most, nie? No tak, to mi się tak wydaje. Nagram cię po prostu. Dobra. Będę twoim kamerzystą. Będziesz moim kamerzystą. Ja powiem wam szczerze, jestem ja taki wędkarz, że mi tata zawsze wiązał haczyki. Ale nic. Przydałby ci się. Przydałby ci się teraz tata. I no, zawiązałby mi haczyk. Pozdrawiam, jak ogląda, ale raczej nie ogląda. Ale no. Ale mama ogląda. Ale babcia ogląda, tak. I przekażę mu, że synek ma problemy z wiązaniem haczyka. Połóż wędeczkę, poczekaj, bo tata musi ten ogarnąć. Tata musi rozpakować. Zawiązać haczyk. Jeszcze taki jeden haczyk dokupowałeś, nie? Ty uważasz, bo to jest. Ej, no właśnie, a on znowu został? Nie, nie, on był wzięty. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Zaraz, może słuchaj, w mojej torbie. Dzisiaj dla zabawy to samo możemy tylko to zobaczyć, wiesz. Jesteśmy nad oceanem na Point. Będziemy łowić dzisiaj rekiny z Nelcią. To co, udało się zawiązać, czy nie? Na pewno zawiązałem. Nie wiem, nie chciało mi się na tym YouTubie siedzieć. Następnym razem, bo mam dużo tych końcówek, zrobię sobie ten. Profesjonalnie. A jak będzie dzisiaj rekin? Dzisiaj nie chcę zawstydzić, bo tutaj dużo ludzi łowi ten w Meksyku ryby. A my po prostu idziemy, wyciągamy szarpę i wychodzimy. Szumiem. Dalcia ma różowy pin, tata ma zielony. Okej, okay. To idziemy łowić ryby. Nie no. Nie, myślałem, a i chyba skończyła, co? Jest, coś się przyczepiło. A i jakiś glocik. Przeczepi. Tata myślał, że mu ryba wzięła, słuchaj. Była, bo się wyhaczył, haczyk się ten skrzywił. No to łap dalej, dalej. No. Ale już jest dobrze. Już dobrze. Ale jest dobrze. Ale ciągła cię ta ryba, ci powiem. I co, mocna była? Nie była za duża, ale była. Ale wiesz co jest najlepsze, że kurde, nie po czym mnie zatrzymałem, bo mi przechodzi się. Słuchaj, no rybakiem dopiero będziesz, uczysz się. Nie, Nelcia? Albo tutaj są może te, no lojady jakieś, też mogą być. No i się zahaczyło, nie? Spadło na dno. Co się stało? Reki mi się odniósł. A tak naprawdę? Nie reki. Taki mały był gdzieś. Tak zrobił? Nie, zerwało mi się. Po prostu rzucił wędkę, zarzucał i... No ja nie miał haczyków rzucać i to na tym przez to. W ogóle tu rybów nie ma. Tu rybów nie ma. Słuchajcie, miałem je nagrywać, ale Monia do mnie mówi... Ogólnie dzisiaj jest niedziela, miałem misję, bo znajomy do mnie napisał, że jest łóżeczko. Ktoś się tam wyprowadzał. Super łóżeczko, słuchajcie. Łóżeczko domek, warte 3000 niecałe dolarów. Zaraz wam pokażę screena, wam tu wkleję, jak to łóżeczko wygląda, ile kosztuje. Ja to kupiłem, słuchajcie, za 60 dolarów. Nawet nie końcówka końcówki. Ale zobaczcie, jak ja to spakowałem. Jeszcze boję otwierać, wiesz? Poczekaj, mamo. No i już kobociki zakładamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Okay. Jak to jest spakowane. Materac do góry to już uciskałem. Dwa materace są w ogóle. I wszystko jest na dole wciśnięte. Tak to wygląda. Aha, i tak jechałem. Bardzo prosto. No, także czeka nas składanie łóżeczka, ale nie w tym domku, tylko w tym już, w którym będziemy mieszkać na dłużej, bo tu jeszcze jesteśmy z miesiąc. No, ale tak nie będziemy jeździć. Tata musi wyciągnąć. Musimy zostawić to na ten miesiąc jeszcze. Nie, Nelcia? Składać tata nie będzie na pewno. Ale i tak wiesz, ile mi to zajęło? Godzinę.
Byłem tam 29 po i 17.30 skończyłem. Rozkręcanie oczywiście. Nie mówię o wkładaniu do auta, nie?